Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem piwu z browaru Jennings, należącego do Marstona. Jest to Atomic Theory, czyli teoria atomowa, albo teoria atomu. IPA, 3,8%. Nie wiem, jakie to musi być IPA, chyba z Green Kinga, żeby miał 3,8%. Nawet sesyjne IPA mają po 4, ponad 4, prawda? No dobra. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, minimalistyczna, ale bardzo fajna. No, podoba mi się. Okej. Okay. Nawet mają tu fajną tutaj jakąś historyjkę. Następny produkt, Cambry. Znany naukowiec John Dalton. I to jest jego teoria. I nasza kompozycja tego piwa, Atomic Theory, jest odświeżająco chmielowa. I naprawdę bardziej łatwa do picia niż nauka postuluje. No rzeczywiście. Zdecydowanie jest to IPA, nie jest IPA w naszym rozumieniu. Jest to bitter. I do tego przyznają się na stronie. Jeśli chodzi o styl na stronie, u nich pisze bitter, nie IPA. Także nie wiem, dlaczego na etykiecie jest IPA. Może to tylko względy marketingowe. No ale mamy pewną rozbieżność. W końcu przyznają się na stronie, że jest to bitter. No i tu bym się zgadzał, czyli 8 bitter jest fajnie. No i mają tutaj, że jest to pełne chmielowe IPA. Przy 3,8% pełne, no to by było dziwne. No i naładowane garściami English Goldings i pewnymi elementami słoweńskich chmieli. Jakie to są słoweńskie chmiele? Ano Styrian Goldings, który tak naprawdę przez pomyłkę został nazwany Goldings, bo był to Fagels. No i Fagels, który rośnie w Słowacji, odmiana słoweńska tak naprawdę, się nazywa Styrian Goldings. Teraz są już nowsze. Jest kilka tych odmian tych styrianów. No ale same angielskie praktycznie, nie? Te odmiany. No ale to ładniej brzmi. Mają zagraniczne chmiele. Tu nic tu więcej nie pisze, tylko Jennings Brewery należący do Marstona. No dobrze, no. Kapsel jest taki szary, z trójkątem. To takie logo jak tutaj, na którym jest Lake District, Castle Brewery i założone w 1828 roku. No dobra, no i mamy piwo, które dosyć ładnie wygląda. Zdążyła piana opaść, jak się rozgadałem. Ale została, widzicie, została ładna sucha piana na szkle. Wygląda to bardzo ładnie. Proszę, cudo. Barwa jasno-słomkowa, zamglone jest. Ona nie jest klarowna, ale jest zamglona. Bardzo ładna. Piękna piana, koloru ekri. Gęsta, drobnopęcherzykowa. No to takie się kilka dużych utworzyło na samym szczycie, ale bardzo ładnie to wygląda. No. Trzeba przyznać. No wiecie co? Jestem zaskoczony. Piękny aromat ziołowy, chmielowy, prawie jak w pilsnerze, bogaty, odrobinę słodowości, ale chmiel bierze tu górę. Bardzo ładnie. Zobaczymy jak w smaku. Cóż, pełne to nie jest, jest to lekkie piwo.
lekka słodowość, ale dużo chmielu. Naprawdę goryczka od razu, dosyć wysoka, ziołowa, z lekkimi może nutkami ziemistymi, ale dowalili rzeczywiście tego chmielu. Bardzo ładnie. No nawet niektóre pilznery tak nie mają. Także ładna, właśnie tego typu pilzner, jak w pilznerach, goryczka ziołowa, piękna. Podoba mi się. Naprawdę jestem bardzo optymistycznie, pozytywnie zaskoczony poziomem tutaj goryczki, pięknym chmielowym aromatem, pięknym chmielowym smakiem. Bardzo fajne, odświeżające, lekkie, sesyjne piwo. No, nie ma dużo karmelu, naprawdę jest dosyć czyste w profilu. Może jest go odrobinkę, ale chmiel wszystko przykrywa. Jest go tak dużo, że wszystko przykrywa. Pije się normalnie, prawie że jak pilsner. Także rzeczywiście fajnie. Może dlatego, ze względu na poziom goryczki i na chmielenie, nazwali to IPA, ale no to jest bitter. Fajny, chmielony bitter. Bardzo fajne. Zdecydowanie warto spróbować, bo jest przyjemne w odbiorze. Zaskoczyło mnie. Także gigant zrobił, ale dobre piwo. Także warto spróbować. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie Wam przypomniał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby być na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze zdrowie. Cheers.